9 lat minęło od porwania Heleny przez Parysa. Heleny, żony Menelaosa, króla Sparty. I 9 lat trwa oblężenie Troi przez Greków, którzy poprzysięgli zemścić się. Miasto Troja, obwarowane niezdobytymi murami. Dumna Troja, gdzie Parys ukrył swój największy skarb, Helenę, nie miało już siły się dłużej bronić. Hektor, syn króla Priamusa i brat Parysa, jeden z najdzielniejszych, został pokonany przez Achillesa, chcącego zemścić się za śmierć swojego przyjaciela Patroklusa, pokonanego wcześniej przez Hektora. Ciało Hektora przywiązane do wozu Achillesa wleczone było wokół murów Troi. Krwawa smuga ciągnąca się zawleczonym ciałem przypominała przeznaczenie miasta Troi. I tak też rozpoczął się 10. rok wojny. Nie pozwolę, aby spalono go na stosie. Hektor, ten, który zabił Patroklusa, musi poznać męki podwójnej śmierci. Oto jest zemsta Achillesa. Achilles był przeznaczeniem mojego brata. Przeznaczeniem czekającym 9 lat. Przeznaczenie go dosięgło. A co teraz będziemy z nami? Nie wiem. Dzień w dzień rozpoczynamy beznadziejną walkę o przetrwanie. Wojna trojańska. Scenariusz. Pozostałych rolach. Reżyseria. Jedźcie dalej. Niech was ścigają. Ja zaatakuję.